W poprzednim filmie omówiłem sytuację, w której utwór dwójki polskich producentów został wrzucony na YouTube i podpisany jako kolab Martina Garrixa z Don Diablo. Pod fałszywą nazwą zgarnął on setki tysięcy odtworzeń i przychylne opinie. Zażartowałem wtedy, że być może właśnie przedstawiłem skuteczny sposób na reklamę dla nowych producentów muzycznych. Tymczasem okazuje się, że jest to znany i praktykowany proceder, który stosują duże kanały YouTube promujące muzykę. Nie są to moje domysły, bo mam niezbite dowody w postaci maili z propozycją współpracy. Jeśli ciekawi Was, w jaki sposób jesteśmy celowo wprowadzani w błąd, to zapraszam do oglądania. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego filmu, to gorąco zachęcam, bo będę się do niego odnosił. W skrócie, wydałem w mojej wytwórni Brace Up Records utwór od polskiego duetu Blue Nerd. Kawałek ten trafił pod fałszywą nazwą na YouTube i zgarnął setki tysięcy odtworzeń. Była to wrzutka od małego kanału, coś na zasadzie jednorazowego strzału. W związku z tym zakładałem, że jest to jedyny możliwy scenariusz i że takie działanie nie może odbywać się na szeroką skalę. Tutaj parafrazując klasyka, dawno temu myślałem, że w nazwie musi być podany prawdziwy autor i tytuł piosenki. Wtedy dałbym sobie za to rękę uciąć. I wiesz co? Teraz bym kurwa nie miał ręki. Mój bardzo dobry kumpel, który jest producentem muzycznym, dostał wiadomość od właściciela dwóch dużych kanałów YouTube zajmujących się promocją muzyki. O ile robicie dobre jakościowo kawałki, to zapewne regularnie w skrzynce znajdujecie zapytania o zgodę na upload i monetyzację swojej twórczości w zamian za reklamę. Zasadniczo nie ma w tym nic złego, bo jest to jasny i klarowny układ, jednak tym razem zostały przedstawione dwie propozycje. Za chwilę zobaczycie screen tego maila, gdzie celowo ukryłem dane i linki, jednak wierzcie mi, że jest on w 100% prawdziwy. Przejdźmy do omówienia. Pierwsza propozycja zakłada upload utworu na jeden z kanałów YouTube, który ma przeszło 100 tysięcy subskrypcji. W tytule, jak i opisie podany byłby prawdziwy autor oraz oryginalna nazwa piosenki. Szacunkowo właściciel obiecywał minimum 20-30 tysięcy wyświetleń oraz dodanie do playlisty na Spotify, która wygenerowałaby kolejne tysiące odtworzeń, o czym była mowa w kolejnych mailach. W sumie fajna sprawa i nie ma się do czego przyczepić, ale znacznie ciekawsza jest druga propozycja. Okazało się, że człowiek ten posiada drugi kanał YouTube i to przeszło dwa razy większy z ilością ponad 200 tysięcy subskrypcji. Jest to również kanał zajmujący się promocją muzyki, ale w nieco inny sposób. Właściciel nazwał to clickbaitowymi tytułami, natomiast ja nazywam to perfidnym kłamstwem, które celowo wprowadza nas, słuchaczy, w błąd. Na kanale tym wrzucane są utwory mało znanych producentów, gdzie w tytule wpisane są gwiazdy muzyki elektronicznej. Zwykle są to artyści z pogranicza pop EDM, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i tym samym nabić jak najwięcej wyświetleń. Nawet miniaturki są stylizowane na profesjonalne, a nierzadko montowany jest teledysk. Oczywiście przekłada się to na setki tysięcy odtworzeń i co ciekawe, tysiące łapek w górę. Najśmieszniejsze jest jednak to, że w opisie zamieszczany jest link do pobrania oryginalnego utworu, gdzie podane są prawdziwy autor i nazwa. Mimo wszystko ilość subskrypcji wskazuje na to, że albo mało kto zagląda do opisu, albo że ludziom nie przeszkadza to, że autor celowo ich oszukuje i wprowadza w błąd. Tak czy siak jest to ciekawe zjawisko, które po raz kolejny rodzi pytanie, na ile obiektywnie oceniamy utwory, a na ile zwracamy uwagę na aliasy w nazwie. Ale o tym mówiłem już w poprzednim filmie. Mnie najbardziej ciekawi, jak to możliwe, że tego typu kanały, które wykorzystują czyjąś sławę i przypisują gwiazdom utwory, których nie zrobiły, mogą rosnąć do aż takich rozmiarów. Dlaczego gwiazdy, ich menadżerowie albo wytwórnie nie reagują, podczas gdy skala zjawiska jest tak duża? No i zasadnicza kwestia. Jaki powód ma fan EDM, aby śledzić taki kanał? Przecież jest mnóstwo innych źródeł, gdzie promowana jest muzyka z prawdziwymi tytułami. Nie zamierzam oceniać mało znanych producentów, którzy świadomie zdecydowali się na tego typu współpracę. Wyobrażam sobie, jak musi to być frustrujące, gdy tworzy się naprawdę dobrą jakościową muzykę, a nie można się przebić, bo nie posiada się znanego aliasu, znajomości albo pieniędzy na reklamę. Wtedy takie oferty wydają się wyjątkowo kuszące, nawet w ramach takiego sprawdzenia, jak szersza publika odbierze twórczość kogoś mało znanego. To jest mój punkt widzenia, natomiast jestem ciekaw waszych opinii. Chodzi mi zarówno o producentów muzycznych, jak i słuchaczy, którzy śledzą tego typu kanały. Czy jako mało znany producent muzyczny zdecydowalibyście się na współpracę, gdzie wasze dzieło byłoby przypisane znanemu artyście w zamian za reklamę? Dajcie znać w komentarzach.
to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym materiale. Przypominam o pozostawieniu łapki w górę, a jeśli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam do sprawdzenia pozostałych filmów i subskrypcji kanału. Trzymajcie się, cześć!